Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w Dziejach Ludzkości. Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 101 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 68 wersetu 2 do 11. Bóg powstaje, a rozpraszają się jego wrogowie. I pierzchają przed Jego obliczem ci, co go nienawidzą. Rozwiewają się, jak dym się rozwiewa, jak wosk się rozpływa przy ogniu, tak giną przed Bogiem grzesznicy. A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, i radością się rozkoszują. Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu. Wyrównajcie drogę temu, co cwałuje na obłokach, jachwę mu na imię. Radujcie się przed Jego obliczem. Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Bóg przygotowuje dom dla opuszczonych, a jeńców prowadzi wśród pieśni. Na ziemi zeschłej zostają tylko oporni. Boże, gdy szedłeś przed ludem Twoim, gdy kroczyłeś przez pustynię, ziemia zadrżała, także niebo zesłało deszcz przed Bogiem, przed obliczem Boga, Boga Izraela. Zesłałeś Boże obfity deszcz, swe wyczerpane dziedzictwo ty orzeźwiłeś ziemię, w której zamieszkali, przygotowałeś w dobroci Twej Boże dla biednego. Fragmenty księgi syracha, od rozdziału 42, wersetu 15 do rozdziału 44 wersetu 23 przedstawiają zachwyt nad dziełami bożymi. Oraz wprowadzają serię pochwał znanych postaci z historii Izraela, podkreślając ich cnoty, mądrość i wkład w życie narodu. Wspominać będę dzieła Pana i opowiadać będę to, co widziałem. Na słowa Pana powstały Jego dzieła. Jak słońce świecąc patrzy na wszystko, tak chwała Pana napełnia Jego dzieło. Nie dozwolił on świętym pańskim opowiedzieć wszystkich swych dzieł godnych podziwu, które utwierdził Pan Wszechmogący, tak iż wszechświat mocno stanął wobec Jego chwały. On bada otchłań i serce ludzkie i zna ich wszystkie knowania, albowiem Najwyższy posiada całą wiedzę i wzrokiem sięga w przyszłość. Ogłasza to, co minęło i co będzie, i odsłania ślady ukrytych rzeczy. Żadna myśl nie ujdzie jego uwagi i nie ukryje się przed nim ani jedno słowo. On ustawił w pięknym porządku wielkie dzieła swej mądrości, ponieważ istnieje przed wiekami i na wieki, a nic mu nie będzie dodane ani odjęte i nie potrzebuje żadnego doradcy. Jakże godne ukochania są wszystkie jego dzieła, a są jak iskra do zobaczenia. Wszystko to żyje i trwa na wieki, we wszystkich potrzebach wszystko jest posłuszne. Wszystko jest parzyste, jedno naprzeciw drugiego, a niczego nie stworzył niepełnym. Jedno umacnia dobro drugiego, a któż się nasyci patrząc na jego chwałę. Wspaniałość na wysokości, sklepienie jaśniejące przejrzystością takiej jest niebo, widok pełen chwały. Widok wschodzącego słońca obwieszcza coś godnego podziwu, dzieło najwyższego. W południe wysusza ono ziemię, a któż może wytrzymać jego upał? Jak rozżarza się podmuchem piec przy pracach wymagających żaru, tak słońce trzy razy mocniej rozpala góry, powoduje ogniste opary, a śląc promienie oślepia oczy. Wielki jest pan jego Stwórca, na którego rozkaz śpieszy ono w swym biegu. Księżyc też świeci zawsze w swojej porze, aby ustalać czas i być wiecznym znakiem. Księżyc wyznacza dni świąt, jest to źródło światła, które się zmniejsza, osiągnąwszy pełnię. Miesiąc od niego ma swoje imię. Zwiększając się dziwnie wśród odmian, jest latarnią obozową wojska na wysokościach, świecącą na sklepieniu niebieskim. Wspaniałość gwiazd jest pięknem nieba, błyszczącą ozdobą na wysokościach Pana. Na polecenie świętego trzymają się Jego wyroku i nie nużą się odbywaniem swych straży. Patrz na tęcze i wychwalaj tego, który ją uczynił. Nadzwyczaj piękna jest w swoim blasku. Otacza niebo kręgiem wspaniałym, a napięły ją ręce najwyższego. Rozkazem swoim przyśpiesza on opad śniegu i szybko wysyła pioruny, sługi swego sądu. Dlatego otwierają się skarbce i wylatują chmury, jak ptaki. Swą potęgą wzmacnia chmury, i bryły gradu zostają drobno pokruszone. Na jego widok zatrzęsły się góry, i z jego woli wieje wiatr południowy. Głos jego gromu karci ziemię. Jak nawałnica wiatru północnego i kłębowisko wichru. Sprawia on, że pada śnieg, jak ptaki, co ku ziemi zlatują, a jego opad jest jak nalot szarańczy. Piękność jego bieli zadziwia oko, a jego padaniem zachwyca się serce. On, jak sól rozsiewa po ziemi szron, który marznąc, jeży się ostrymi kolcami. Gdy mroźny wiatr północny zawieje, Ścina się lód na wodzie i kładzie się na całym zbiorniku wód, a woda go przywdziewa niby pancerz. Ten wiatr obiada góry, step wypala, jak ogień pożera świeżą zieleń. Nagle lekarstwem na to staje się mgła, a po upale opadająca rosa niesie radość. Według swego zamysłu ujarzmił on wodną otchłań i posadził na niej wyspy pływający pomorzu opowiadają o Jego niebezpieczeństwach i dziwimy się temu, co słyszą nasze uszy. A tam, tak niezwykłe i dziwne dzieła, rozmaitość wszelakich zwierząt i świat potworów morskich. Dzięki Niemu powiedzie się w drodze Jego posłańcowi i przez Jego Słowo wszystko składa się w całość. Wiele moglibyśmy mówić, ale do końca byśmy nie doszli, Zakończeniem zaś mów niech będzie: On jest wszystkim. Aby go wysławiać, gdzie siłę znajdziemy? Jest on bowiem większy niż wszystkie jego dzieła. Pan jest straszliwy i bardzo wielki, a przedziwna jest jego potęga. Chwaląc Pana, wywyższajcie go, ile tylko zdołacie, albowiem i tak będzie jeszcze wyższy. A wywyższając go, pomnóżcie siły. Nie ustawajcie, bo i tak nie dojdziecie do końca. Któż go widział tak, by mógł opowiedzieć, i któż go tak uwielbi, jak tego jest godzien? Istnieje wiele tajemnic jeszcze większych niż te, widzimy bowiem tylko nieliczne jego dzieła. Pan bowiem uczynił wszystko, a bogobojnym dał mądrość. Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych w kolejności ich pochodzenia. To Pan stworzył wielką tę chwałę, wspaniałą swą wielkość od wieków. Jedni panowali w swoich królestwach, byli mężami słynącymi z potęgi, doradcami dzięki swemu rozumowi, którzy przepowiedzieli przyszłość w proroctwach, byli panującymi nad krajami dzięki swym rozstrzygnięciom i dzięki znajomości pism ludu. Mądre słowa były w ich nauczaniu. Układali pieśni wraz z muzyką i pisali poezję. Mężowie bogaci, wyposażeni w potęgę, zażywali pokoju w swych domach. Wszyscy ci przez pokolenia byli wychwalani i stali się dumą swych czasów. Niektórzy z pomiędzy nich zostawili po sobie imię, także opowiada się ich chwałę. Ale są i tacy, o których nie pozostała pamięć. Zginęli, jakby wcale nie istnieli. Byli, ale jak gdyby ich nie było, a dzieci ich po nich. Lecz także ci są mężami czcigodnymi, których dobre czyny nie zostały zapomniane. Pozostały one wraz z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem, są ich następcy. Potomstwo ich trzyma się przymierzy, a dzięki nim ich dzieci. Potomstwo ich trwać będzie na wieki. A chwała ich nie będzie wymazana. Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadać będą ich mądrość, a zgromadzenie głosić ich chwałę. Henoch spodobał się panu i został przeniesiony jako przykład nawrócenia dla pokoleń. Noe okazał się doskonale sprawiedliwy, a w czasie gniewu stał się okupem. Dzięki niemu ocalała reszta dla Ziemi, kiedy nastał potop. Zostały z nim zawarte wieczne przymierza, aby już więcej nie zgładził potop wszystkiego, co żyje. Abraham, wielki ojciec mnóstwa narodów, w chwale nikt mu nie dorównał. On zachował prawo Najwyższego, wszedł z nim w przymierze, na ciele swym utrwalił znak przymierza, a w doświadczeniu okazał się wierny. Dlatego Bóg przysięgą zapewnił go, że w jego potomstwie będą błogosławione narody, że go rozmnoży jak proch ziemi, jak gwiazdy wywyższy jego potomstwo, że da im dziedzictwo od morza aż do morza i od rzeki aż po krańce ziemi. I co do Izaaka, to samo postanowił przez wzgląd na Abrahama, jego ojca. Błogosławieństwo wszystkich ludzi i przymierze złożył na głowie Jakuba. Uznał go w jego błogosławieństwach, dał mu ziemię w dziedzictwo, wymierzył mu działy i podzielił między dwanaście pokoleń. Rozdział 28 Ewangelii według św. Mateusza to triumfalne zakończenie opisujące zmartwychwstanie Jezusa i jego polecenia skierowane do uczniów. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem Anioł Pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica. A szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom. Powstał z martwych, i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie!. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił a gdy go ujrzeli oddali mu pokłon niektórzy jednak wątpili wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego uczcie je zachowywać wszystko co wam przykazałem a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.